Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Taka czapeczka i taka ładna. I za 4,99, i za 5,99 i co? Bardzo fajna. Także zapraszamy i przesyłamy Państwu te życzenia nowe. Musimy się podłączyć, aby nie pod takie te piosenki, bo to jest coś obrzydliwego, że mówi tu, wiesz, o wierze, o Abrahamie, a puszcza piosenki świeckie zbrukane krwią, bo to przecież jak nie amerykańska, nie angielska, to przecież ile mieliśmy problemów z Madonną, że Madonna z Ameryki przeprowadziła się do Anglii, a z Anglii przeprowadziła się do Warszawy, w sensie, że miała wystąpić na, proszę Państwa, Stadionie Narodowym, tym naszym byłym dziesięcioleciach, gdzie Świadkowie Jehowy go wysprzątali, mi czyści są strasznie. Mieli kongres Świadków Jehowy, a potem Madonna się chciała podszywać pod jakąś tam Matkę Boską, żeby, wiesz, brukać prawdy. Niezasłużono. Na dar życia. My nazywamy to interwencją zbawczą. Jaki obraz Boga wyłania się z tego czytania zaczerpniętego z 4 rozdziału Księgi Powtórzonego? Jest to obraz Boga, który nie jest chimeryczny, który nie jest kapryśny, który nie jest interesowny, tak jak inni bogowie z całego panteonu bóstw pogańskich. No to po co to nazywać Panem tych bogów? Przecież Pan to jest też Baal, Moloch, no to przecież on sobie zaprzeczy. Zaangażowany. No nie jest Kościół katolicki, nie jest czysty do końca. Jan do końca, to jest w ogóle, wiadomo, że to jest odstępstwo. Ale przecież usunięcie imienia Bożego Jahwe, z czym się wiąże? Usunięcie imienia Bożego Jahwe wiąże się z wprowadzeniem Pan, a Pan znaczy Baal, Moloch i całe mnóstwo innych bóstw, proszę Pani. Także aż kościołem tu zaczęło śmierdzić. Ja to po prostu nie mogę, wiesz, ludzie, gdzie się nie ruszę, to zaraz dziady puszczają jakieś piosenki, wiesz, co na menedżerze by wykazało, że to jest prywatne, wiesz? I tak diabeł robi. Nie chciałem tego ja robić. No i tym sposobem nie podjąłem pracy w tym zawodzie. Zająłem się innymi rzeczami, a potem jak się zmieniła Polska, upadł komunizm, było już za późno, żeby do zawodu wracać. No tak bardzo pokrótce. I zaczął pan pisać książki. Jesteśmy tutaj... Nie od razu książki, to jeszcze w rozmaite inne rzeczy, no tak, jak pan wspomniał, jestem człowiekiem wielu zawodów. Wielu zawodów, tak, malarz, ochroniarz, kickboxer, prezes, współwłaściciel przedsiębiorstwa, więc biznesmen. Dużo rzeczy pan robił, ale to wszystko stoi za pana doświadczeniem jako literat właściwie. Proszę. Gdzieś już ze 20 lat zajmuję się tym, czym się właśnie zajmuję. Tak, spotykamy się dzisiaj przy okazji książki, która wyszła spod pana pióra, pojawiła się na półkach księgarskich. Książki zatytułowanej Kobiety Despotów. Opisuje pan losy kobiet, które stały się w pewnym momencie swojego życia partnerkami despotów, dyktatorów, zbrodniarzy. No, ludzi nieprzeciętnych i dzierżących absolutną władzę w swoich rękach. Taka pisarka jest, która na ten temat już pisała, Diane Dicre, która napisała dwuczęściową książkę pod tytułem Kobiety dyktatorów. Czy czuje się pan takim polskim odpowiednikiem Diane Dicre? Czy ja się czuję, czy nie czuję, nie wiem, w jakim sensie pewnie jestem, bo nie trudno by to ukryć, że pomysł na takie ujęcie tematu został ściągnięty z tej pani, więc nie jestem pierwszy, który wymyślił taki temat. No, ale w Polsce pierwszy, tak. W Polsce chyba pierwszy, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo w Polsce pojawiało się tutaj na naszych półkach księgarskich, pojawiały się książki o damach II Rzeczypospolitej, upadłych damach u boku władców, ale takiej książki opisującej losy kobiet z
perspektywy męża despoty to w Polsce jeszcze nie było. Proszę powiedzieć, w jaki sposób pan dokonał wyboru bohaterek swojej książki? I dlaczego właśnie one? No i wie pan, trudno to tak w dwóch słowach ująć, ponieważ po pierwsze wybór jest niezwykle bogaty, bo w historii świata tych despotów było, dyktatorów, despotów, jakby ich tam zwać, było bardzo dużo, wśród nich bardzo wiele kobiet. Także wybór był trudny. Czym ja się kierowałem? Chyba takim trochę przeglądem przez wieki, to znaczy, żeby ująć temat od czasów najdawniejszych po współczesne. No, zaczyna to się wszystko od Kleopatry, a kończy na Łukaszence i jego kobietach. Jak również jakby terytorialnie, żeby to zróżnicować, nie tylko czasowo, ale i terytorialnie, bo tu mowa o dyktatorach i o kobietach z Polski, z Europy, ze świata. Starałem się to po prostu tak możliwie szeroko, przeglądowo ująć temat. No, skoro wspomniał pan o Kleopatrze, to już nasuwa mi się pytanie, czy ona była kobietą u boku despoty, czy despotką, która zmieniała partnerów w zależności od ich pozycji społecznej? Widzi pan, bardzo słuszne, inteligentne pytanie pan zadał, bo w wypadku tej pani, jak i jeszcze kilku innych, to właściwie można by powiedzieć, że główną rolę nie to odgrywały te kobiety. Ona była despotką, ona była manipulatorką, ona wybierała mężczyzn, którymi nie tylko próbowała, ale manipulowała, którymi kręciła i raczej moglibyśmy to mówić jako o despocie, o samej Kleopatrze. Zresztą ja to ująłem w ten sposób, że jakby każdy rozdział w książce, tytuł rozdziału, a potem są o kogo chodzi, więc czasami jest na pierwszym miejscu tenże dyktator i potem omówione jego kobiety, a czasami jak wysunięta jest jako pierwsza kobieta. I pierwszy rozdział, o którym pan właśnie wspomniał, nosi tytuł Tron we krwi i to jest ujęte w ten sposób jakby pod tytule, czy jakby to nazwać, Kleopatra, Juliusz Cezar i Marek Antoniusz. Tak, no, w tych wszystkich rozdziałach, czyli u wszystkich bohaterek jest jedna wspólna cecha, jest to uczucie. Miłość, czasem tragiczna, czasem szalona, ale miłość do tego właśnie mężczyzny o takim pokroju dyktatorskim. Jak to się układało w pana pracy i w pana książce? Wie pan, czy to zawsze była miłość, to też nie można tak powiedzieć, bo na przykład jest tu też rozdział o polskiej carycy, o Marynie Miszkównej, która była pierwszą koronowaną kobietą w ogóle na carową Polką na moskiewskim tronie, żoną Dmitra I samozwańca. To taki okres wielkiej smuty w Rosji, problemów Imperium Rosyjskiego. No wtedy mieliśmy swoje 5 minut w historii carstwa. Tak, mieliśmy więcej jak 5 minut, tak, mieliśmy olbrzymią szansę na zmienienie chyba historii świata wręcz. Gdyby parę momentów takich sprytnie byśmy wykorzystali, gdyby nie trochę inna polityka Zygmunta III Wazy. Ale w każdym razie, bo wyszli z tego miłości, to Maryna akurat nie za bardzo kochała. Dokładnie nie kochała. Tam miłości nie było, tam było czyste rachowanie, polityka, pieniądze, wpływy. Także też nie zawsze ta miłość odgrywała najważniejszą rolę. No ale taka Polka słynna jak Maria Walewska, która się zakochała w Napoleonie, wiedząc, że nie ma szans na bycie wielką damą u jego boku. Była gdzieś tylko w tle, prawda? Bo widzi pan, czy ona się zakochała? Na pewno Napoleon w niej. To nie ulega wątpliwości, ale czy akurat ona pewnie była zafascynowana postacią Napoleona? Trudno zresztą było
było nie być zafascynowanym, ale, ale czy tam możemy też mówić o wielkiej miłości? Pani Waleska najprawdopodobniej, to znaczy nie najprawdopodobniej, to tak było, została podsunięta Napoleonowi przez polskie środowiska patriotyczne związane z księciem Józefem Poniatowskim. Jej rolą było, jakbyśmy za dzisiaj powiedzieli, lobowanie na rzecz Polski, odzyskania niepodległości. Podobnież, bo to jeśli można, użyję słowa podobnież, bo wielu rzeczy, szczególnie takich intymnych typu uczucia, my nie wiemy. No można opisywać historię na podstawie zdarzeń, tego co się zdarzyło. Nikt nie był z dyktatorem i kobietami w alkowie, stąd pewne słowo podobnież, ale tak to wyglądało, że też no, ona długo Napoleona zwodziła, nie chciała mu ulec, czy to było wyrachowanie, czy niechęć do tego, różne są koncepcje historyków, pisarzy, bo to wielokrotnie temat opisywany, ale raczej też tam trudno mówić w każdym razie o jakiejś wielkiej miłości. Nie zauważyłem, być może nawet przeoczyłem w pana książce takich kobiet jak Madame Pompidou, która królów francuskich owijała wokół palca. No nie zauważył pan jeszcze wielu innych, tak mówiłem, temat jest niezwykle szeroki i jeśli ta książka będzie się cieszyć powodzeniem, to chętnie napiszę, tak jak pani Ducre, o której pan wspominał, drugi tom, bo wybór jest rzeczywiście no, olbrzymi i tych historii jest bardzo wiele. No. Akurat czy ta pani, o której pan wspomniał, nie znalazła się. Tak, a proszę powiedzieć, jak się pracowało nad tematami związanymi z Putinem czy z Łukaszenką? No to są despoci, dyktatorzy współcześni nam, żyjący, rządzący swoimi państwami w sposób autokratyczny. Jak pan dotarł do źródeł, do materiałów, które zawarł pan w książce? To tak pokrótce, jak docieram do materiałów, no przede wszystkim w każdej zresztą mojej książce, jak to i na końcu, jest spis źródeł, z których korzystałem, on jest zwykle bardzo bogaty. To jest internet, to są inne publikacje, to są artykuły w prasie polskiej i zagranicznej, na której jestem, czyli na artykuły, na książki, szczególnie łasy, no bo to są rzeczy publikowane gdzieś tam w Anglii, w Rosji na przykład, a w Polsce nie. No jest, nie brakuje tych materiałów, aczkolwiek jest to o tyle trudny materiał, że tak jak mówię, no, są to pewne tajemnice alkowy, a szczególnie przez wspomnianych dwóch despotów przez pana, czyli przez Łukaszenkę i Putina, ukrywane, stanowiące wręcz tajemnicę państwową, prywatne życie, czy jeszcze bardziej życie intymne, no tym niemniej i tam są wścibscy dziennikarze i tam jakieś do wiadomości publicznej docierają sprawy, no także też coś można było napisać. A czy ci panowie się ukrywali ze swoimi miłostkami? Chyba nie do końca, bo bardzo często chlubili się tym, że mają kobiet, no tak jak kiedyś w dawnych czasach, znaczy w połowie XX wieku Benito Mussolini tak się wychwalił, że kobiet dziewic włoskich się w nich kocha. A bo to jest, widzi pan, z jednej strony tak, jest to jakieś pokazywanie, jaki, prawda, męski jest ten dyktator, jak to kobiety na niego, mówiąc kolokwialnie, lecą, ale to jest wszystko do pewnego stopnia. Owszem, pokazać jego męskość, ale nie za bardzo wolno wchodzić w szczegóły, a szczególnie kiedy te szczegóły są niezbyt wygodne, dlatego to... Parę osób zostało pobitych na przykład, które wściubiały nos nie tam, gdzie trzeba, także nie jest to tak w przypadku tych dwóch panów, o których pan wspominał, że to bardzo chętnie i o tym owszem, bardzo chętnie, ale do pewnego stopnia, na tyle, na ile to jest wygodne, to owszem, ale nie lwia nisza ga dalsze i to już zaczyna być niebezpieczne, jak to są tematy niewygodne. W opisie pana książki są takie zdania: to szaleństwa oddane i posłuszne, zazdrosne i żądne władzy.
Więc albo posłuszne, albo rządne władzy. Jak to się układało? To akurat nie ja jestem autorem tego sformułowania. Ale jest to w recenzji, tak? Wydawcy. Jest to w recenzji, tak, także muszę się pod tym podpisać. To nie zamierzam się od tego odżegnywać, tylko taka jedna uwaga. Te kobiety, o których piszę, są bardzo różne. Każda historia jest inna, każdy dyktator jest różny, inny. Każdy związek, każda miłość, każde to jest za każdym razem inna historia. I pewne uogólnienia, jak to zwykle chcą prowadzący rozmaite wywiady, bo są właśnie jakie te kobiety. Bardzo trudno jest uogólnić, tak? Także były i takie rządne władze, i były takie, które nie były rządne władze. To każda historia jest inna. Rządna władza była choćby Magdalena Goebbels, która u boku Józefa Goebbelsa współrządziła III Rzeszą. Niewątpliwie jednym z argumentów, które skłoniły ją w ogóle do małżeństwa z Goebbelsem, to była możliwość zostania pierwszą damą III Rzeszy, bo to Hitler, jak wiadomo, niby tam z kobietami coś nie bardzo. Także właściwie i tak było. Magda Goebbels, Emma Göring rywalizowały o miano pierwszej damy III Rzeszy. Ale i były takie kobiety, które nie za bardzo im o władzę chodziło, raczej ciche i skromne, tak na przykład jak żony wspomnianych przez pana dyktatorów z zachodnich granic, wspominają marzenki, tak? Tym paniom bynajmniej o władzę nie chodziło. Zresztą poślubiły obydwu tych mężczyzn, zanim jeszcze komuś się prześniło, że zostaną dyktatorami. Natomiast innym kobietom, tak, no wiele jest takich. Na przykład słynna Ewita, kobieta, która olbrzymi wpływ miała. Zresztą taka uwaga, co być może łączy te kobiety, o jeżeli coś mógłbym uogólnić, to jest to, że praktycznie prawie wszystkie miały wpływ na dzieje swojego kraju, na dzieje świata czasami poprzez wpływ na tych mężczyzn, bo to no tak jest, że głową rodziny jest mężczyzna, ale tą szyją, która tym kręci, jest kobieta, jest to prawda powszechnie znana. I no i te panie wykorzystywały to i niewątpliwie miały wielki wpływ na swoich mężów, kochanków, partnerów, bo to różne związki były. I w ten sposób można było ogólnić, że miały wpływ na losy swojego kraju, a czasami wręcz kontynentu czy świata. No ale taką na przykład zupełnie odmienną kobietą w tym układzie, w tym związku była Klara Petacci, która była zakochana w Benito Mussolinim tak bardzo, że postanowiła pójść z nim na szubienicę. A rzeczywiście, tu jak pan wspomniał o tych wielkich miłościach, była to niewątpliwie wielka miłość, zresztą nie jednej, no bardzo niesympatyczna postać i niemiła, a mianowicie pani Elena Czałczesku też nie musiała z mężem zostać rozstrzelana, została z nim do końca. Bo to widzi pan, jest tak, no my tych despotów nie lubimy i słusznie, bo oni się zapisali bardzo źle w historii, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i oni też mieli ludzkie cechy i te kobiety miały ludzkie cechy. Czy można w takim razie powiedzieć, że w pewnym sensie były ofiarami swoich związków? O wielu z nich można tak powiedzieć, bo nie tylko tych, które życie straciły, ale no i wiele innych niekorzyści. No partnerki Józefa Piłsudskiego chociażby, no, z których dwie popełniły samobójstwo. No często tak bywało, że źle kończyły te. A Fidel Castro, bo niewiele wiemy o komunistycznym bohaterze i zbrodniarzu jednocześnie schowany, a tutaj pan odkrywa przed nami jego taką skrywaną cechę.
Jak było z jego kobietami? To rewolucjonista, który właściwie pół życia spędził w lasach kubańskich. Pół życia spędził w lasach, ale Fidel Castro akurat był tu wielkim kobieciarzem i tych kobiet było wokół niego pełno. Ja może taka jeszcze pewna uwaga, jeśli pan pozwoli, bo z Fidelem Castro to ja osobiście miałam, czy mam do dzisiaj pewien problem, bo tak, z jednej strony, jak pan wspomniał, no rzeczywiście zbrodniarz odpowiedzialny za wiele tragedii, za nieszczęścia, za śmierć wielu ludzi. A z drugiej strony, widzi pan, facet, który urodził się na Kubie, który był członkiem establishmentu, z rodziny tam w tej cukrzyca. Ceausescu, żona z mężem była rozstrzelana. Sprzeciwia się też paskudnej dyktaturze, gromadzi wokół siebie grupkę ludzi, ucieka w lasy i wydaje wojnę państwu i jeszcze ją wygrywa. No, trudno, żeby to nie budziło pewnego podziwu również. I w jakiś sposób mój podziw to budzi. No, a wracając do kobiet, no tak, ale i w lasach też można mieć kobiety, no a później jak już został tym wielkim Fidelem Castro, to takich chętnych, które by się z nim związały, to było bardzo dużo. No właśnie, powiedział pan, można mieć kobiety, czy w takim razie nie można postawić takiej tezy, że dyktatorzy, despoci traktowali instrumentalnie swoje partnerki. Były one jego, ich zabawkami, przyjemnościami, narzędziami w jakiejś grze. Ale nie, poczekaj. Ale też nie można tak uogólnić, bo tak jak wspomniałem, każda historia jest inna, każdy dyktator inny, każda kobieta inna i każda historia ich związku jest inna, więc byli i tacy, którzy wykorzystywali te kobiety, a byli i tacy, których kobietami łączyła naprawdę wielka i gorąca miłość. Tak jest chociażby w przypadku Michaiła Gorbaczowa. Można go lubić albo nie, ale z jego zmarłą już przed laty żoną połączyło go naprawdę wielkie uczucie i trudno tu mówić o jakimś wykorzystywaniu. No. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Państwa i moim gościem w studiu był pan Przemysław Słowiński, autor książki Kobiety Despotów, którą państwu szczególnie polecamy. Dziękuję bardzo panu za wizytę w studio. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. A ja żegnam się z państwem serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Reklama. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio. Oni bez reklamy to żyć nie mogą. Proszę Państwa, bez reklamy żyć nie mogą.